Niestety willa jest zamknięta, ale wygląda bardzo ciekawie. Food truck. Ciekawe, czy jest otwarty. Wejdziemy sobie do food trucka. Zobaczcie, jeszcze nigdy nie byłem w takim pojeździe. Niezbyt skomplikowane. Przed food truckiem stoi Mercedes. Zobaczmy, jak wygląda tutaj całe wyposażenie. Kuchnia, można było przygotować różne jedzenie. Krajelnica, frytkownica. Zobaczcie, wszystko zostało. Zastanawiało mnie kiedyś, ile kosztuje taki food truck, ale na pewno nie jest to tania rzecz. Plus jest taki, że można stanąć gdziekolwiek, zabrać z sobą tylko odpowiednie artykuły spożywcze i można zarabiać. Jest dość spory. Tutaj nie widzimy tego. Tutaj są zawiasy, otwiera się całą klapę do góry i stąd można sprzedawać. Co tutaj mamy? Lodówka. Lodówka. Pieprz, sól. Noże. Można wejść do domu, jednak trzeba wejść przez balkon. Niestety ja nie będę wchodził tam. Wolę drzwiami, zdecydowanie. Duży dom, Mercedes food truck. Zastanawiam się, czemu ktoś tak zaniedbał to miejsce. Ale to już nie moja sprawa. Filmik króciutki, ale postanowiłem jednak tutaj wejść i zobaczyć, co jest w środku. Liczyłem, że dostanę się do środka, jednak nie udało się. Możemy jedynie z daleka zobaczyć, co nas minęło. Bardzo szkoda, że nie dostałem się do środka, jednak nie zawsze się udaje. No nic, trzeba jechać dalej i szukać więcej takich pięknych miejsc. Witajcie. Jestem w jednym z opuszczonych domów, które znalazłem. Tutaj jest jeden, a tuż obok znajduje się kolejny dom. Zaraz zobaczymy, co w nich się znajduje. Tutaj najprawdopodobniej jest garaż. Zaraz zejdziemy na dół. Zaczynam gdzieś od poddasza. Tutaj widzę bałagan jedynie. Nie ma żadnego wyposażenia, czyli jak zwykle się spóźniłem. Etui na telefon. A tutaj co się działo? Ciężko powiedzieć. Zobaczcie. Jestem przy ulicy Głównej. Domy stoją przy samej drodze.
dlatego są tak porozwalane. W zasadzie może wejść tutaj praktycznie każdy. Pokoje są puste już. Co tu mamy? Być może tutaj była sypialnia. Domy są już rozszabrowane. To co najcenniejsze już zabrano, zobaczcie. Nawet kaloryfery zabrali. Dzielnica zbliżona do naszych polskich klimatów, gdzie wszystko szybko znika, zmienia właściciela. Nie ma tutaj nic ciekawego. Rama od roweru. A tutaj co? Stajenka. Coś tutaj zagrało. Bardzo klimatyczne. O, widzę jakieś wyposażenie. Talerzyki współczesne. Nie ma tu niestety żadnych staroci. Ozdoby. Wejście na górę. Buty. I to całkiem fajne. Co tutaj? Kuchnia. Kuchnia również rozszabrowana. O kurde. Nawet liczniki pozabierali. Co tutaj? Jedna z łazienek. Spóźniłem się. Szkoda. A jeszcze tam coś jest. Piec centralnego ogrzewania zmienił właściciela. Jeszcze nie byliśmy. Kolejne pomieszczenie. Czyżby wyjście główne? Tak jest. Tu mamy główne wyjście. Jednak my jeszcze nie wychodzimy. Idziemy zobaczyć drugi dom, który stoi obok. Ale jestem przekonany, że jest w podobnym stanie, co ten tutaj. Krasnoludek. Co tutaj jest?
jakiś schowek na rowery. W sumie możemy przejść od razu do następnego budynku. Jest i on. Musiałem iść kawałek dalej. Jakiś gościu jechał na rowerze. Oto i kolejny dom. O kurde. Tutaj też konkretna szaberka. Sobie tutaj spożywał browarka. Wejdziemy do salonu. Ciekawe, co tutaj się wydarzyło. Tutaj nie zdążyli zabrać kaloryfera. Zejście do piwnicy. Idziemy od razu. Przetwory. Ogórki, fasolka szparagowa. Drzemy. Czy powidła. Wejście główne. O kurde, widzę, że wszystko wyrwane już. Szkoda. Bardzo szkoda, że się spóźniłem. Bo mogło tu być naprawdę ciekawie. Zobaczcie, nawet baterie pozabierane. Miedziane rurki wyłamane z centralnego ogrzewania. Konkretni ludzie tu wjechali, pozabierali wszystko co cenne. Widzę, że jest też wejście na strych. Już nie sądzę, że coś by tam było. Kalendarz 1993. Sporo czasu są opuszczone. Również nie zabrali jeszcze koloryfera. Bez komentarza. Schodzę powoli na dół. Nie będę tracił czasu na to miejsce. Być może po drodze gdzieś czekają na mnie o wiele ładniejsze miejsca. Dzisiaj już zakończę eksplorację.
A my widzimy się znów za tydzień w piątek lub w inne dni. No niestety tylko tyle zostało po domach. Teraz już oficjalnie mogę iść. Eksploracja zakończona. Nic z tego niestety nie będzie. Tu mamy jeden dom z tyłu, drugi obok.